szczęście. Oto abstrakcyjny konstrukt, który wydaje się być pożądany przez każdego. Jeśli jednak mdłe odbicie tego konstruktu dostrzegasz jedynie na dnie butelki, powinieneś wiedzieć, że twoje życie rozsypało się jak domek z kart, uderzony przez pędzący pociąg relacji marzenia-rzeczywistość. Poświęcasz lata, starając się zrobić coś porządnego, dobrego, a chwilę potem czujesz się, jakby na twoje przyjęcie wtargnęło stado rozwrzeszczanych tępaków i ukradło twoją sławę. Ten się śmieje, kto się śmieje najgłośniej. Ha, ha. Tak, to jest sztuczny śmiech, dupku. Dajesz sobie w szyję, a potem przychodzi kac, obuty w drewniane chodaki i tańczy czardasza na twojej czaszce. Zagryzasz zęby na silnych środkach przeciwbólowych i popychasz to toksyczne świństwo do żołądka. Kolejnym łykiem ognia w płynie. Byle się znieczulić. Ale nic nie jest za darmo. Każdy ma zadanie. Rób swoje, albo nie będziesz miał co jeść. Lub pić. Nawet jeśli upadłeś, to pamiętaj, że zawsze można upaść niżej. Jeśli dotknąłeś dna, nie zapominaj, że pewnie gdzieś obok leży łopata. Więc sięgnąłem po kopertę ze swoim kolejnym zadaniem. W środku czekała niespodzianka, nagła, niczym poranny kac. Ironia była widoczna jak na dłoni. Witajcie, nazywam się Tomek Drabik, znany także jako Kłas, a to jest wideorecenzja Max Payne 3 w wersji na konsolę Xbox 360. Gra wyszła też na PlayStation 3 i na dniach ma pojawić się na PC-tach. Moje nastawienie do trzeciego Maxa przypominało zachowanie dziecka biegnącego do dużego pieska. Im bliżej, tym więcej lęku. Marka trafiła pod inne skrzydła, a scenarzystą nie był już znany z dwóch pierwszych części Sam Lake. Z drugiej strony, jeśli Remedy się za to nie wzięło, to chyba nie ma lepszego zastępstwa niż Rockstar. Fabuła w tej serii jest centralnym elementem. Opowiadane dźwiękowym komiksem sceny uzyskały już status kultowych. Rockstar z nich zrezygnowało, ale nawiązuje, krojąc ekran na komiksowe kadry niczym weselny tort, zamrażając obraz i tworząc tym stylizację, która komiksem nie będąc, wywołuje skojarzenia. Ale sama forma nie ma takiego znaczenia, ważniejsza jest treść. Starzejący się Max trafia do Brazylii, aby pracować jako ochroniarz dla ludzi przypominających ser pleśniowy, drogich i zepsutych. Czy w świetle piekącego brazylijskiego słońca można podtrzymać znaną z serii stylistykę noir, tak zwanego czarnego kina? Pierwszy Max Payne był o rozpaczy, drugi o nadziei oraz upadku, trzeci jest o rezygnacji i próbie rozpoczęcia wszystkiego od nowa. Ogólny klimat jest nieco inny, ale to nadal jest Max. Starszy, bardziej wyniszczony, zagryzający alkohol lekami przeciwbólowymi. To jego droga przez upodlenie, porażki i brud. Brud, z którego nie sposób się otrzepać. Ale mimo to Max ciągle wstaje i dalej prze niczym czołg po trupach wrogów do kolejnego celu, jaki mu pozostał. Wykonania zadania, którego się podjął. Determinacja i chęć przetrwania, oto jedyne, co nam pozostaje na dnie. Więc tak, to nadal jest oleisty, mroczny, ponury noir. Zniknęła gdzieś psychodela w postaci telewizyjnych programów o gadających flamingach i nie ma ćpunów wyjących o ciałach upadłych aniołów, ale to nadal jest noir. Monologi Maxa ciągną się bez końca i są wyśmienicie napisane, wypełnione autoironią i cynicznym nastawieniem do świata. Sama fabuła jest przyzwoicie pokręcona i tylko przeszkadza to, że zbyt łatwo można się domyślić, kto jest głównym złym w tej historii. Ale chyba największą wadą tej opowieści jest to, że nie jest ona zbyt osobista i przez to mniej działa na emocje gracza. Max nie walczy już dla siebie i za siebie. Tutaj wdeptuje w cudze gówno i będzie musiał zastrzelić ponad 1000 drani, aby zdrapać je ze swojego buta. A samo strzelanie jest wyśmienite. Co prawda czuć trochę, że to silnik GTA 4 i Red Dead Redemption, przez co wyczuwalna jest lekka ociężałość postaci, ale bardzo szybko można się do tego przyzwyczaić. Wszystkie znajome patenty powracają. Ładujący się bullet time, którym można spowolnić bieg czasu. Wyśmienite ujęcia pokazujące lot kuli, kiedy zabijamy ostatniego przeciwnika, połączone z możliwością przerabiania go na pire kolejnymi falami ołowiu oraz, co najważniejsze, widowiskowe skoki Maxa połączone ze strzelaniem w locie. Nic nie może równać się z widokiem pana Payna szybującego ponad stołami, strzelającego pośród spychanych na podłogę garnków.
A teraz te skoki i upadki są jeszcze lepsze, bo ta gra korzysta z silnika fizyki postaci Euphoria, który znamy chociażby z GTA 4. Dzięki temu będziemy uderzać o ściany, naturalnie zsuwać z szaf czy schodów, a nawet zaczepiać nogami o różne obiekty. Działa to wyśmienicie i sprawia, że cały ten balet ze spluwami wygląda mięsiście, fizycznie i realnie, nawet jeśli czasami zabijani wrogowie tańczą jak paralitycy. Pewnym gwałtem na mechanice serii jest pojawienie się systemu osłon, ale dzisiaj chyba trudno sobie wyobrazić trzecioosobową strzelankę bez przyklejania się do obiektów. Przez większość gry nie powstrzymuje nas to od skakania dookoła. Dopiero pod koniec obfity ostrzał wielu przeciwników przemienia trzeciego Maxa w strzelankę osłonową. Mnogość różnego rodzaju uzbrojenia, możliwość strzelania z dwóch spluw jednocześnie, liczne, lekko skryptowane scenki, kiedy Max strzela z lecącej w powietrzu łódki albo wisząc na jakimś poruszającym się obiekcie. Wszystko to urozmaica bolesną drogę przez osobiste piekło naszego antybohatera. Różnorodne są też lokacje, drogie domy, dyskoteki, slumsy, jachty, moczary, biura, a nawet, w retrospekcjach, ośnieżone lokacje New Jersey, które pozwalają poczuć klimat starych odsłon przygód Maximiliana Bulla. Warto wyłączyć wszelkie wspomaganie celowanie, aby nie psuć sobie zabawy zbyt łatwym namierzaniem głów przeciwników, ale należy też wiedzieć jedno. Max Payne 3 nie jest lekką grą. To nie jest tytuł, który jak większość dzisiejszych gier jest łatwy na średnim poziomie trudności. Trzeci Max jest bezwzględny. Już na średnim ustawieniu stopnia trudności potrafi dać w kość, a nawet stać się frustrujący. Nieubłagany strumień bardzo wytrzymałych, nierzadko częściowo opancerzonych przeciwników wielokrotnie pośle nas do apartamentu z łóżkiem położonym 2 metry pod ziemią. I to pomimo tego, że jeżeli posiadamy środki przeciwbólowe, Max nie ginie od śmiertelnego trafienia pod warunkiem, że upadając zdąży ustrzelić tego, kto go powalił. Automatycznie przegryza wtedy kilka proszków i wstaje, aby dalej szatkować kulami ludzi, których życie ma się wkrótce okazać walutą o wartości zdewastowanej przez hiperinflację. Oprawa audiowizualna pokazuje, jak bardzo zestarzały się współczesne konsole. Gra jest bardzo ładna, animacje postaci świetne, głosy i muzyka wyśmienite, a różnorodność i wykonanie lokacji robi wrażenie. Ten ogrom treści podkreśla zresztą fakt, że Max Payne 3 na Xboxie 360 zajmuje aż dwie płyty. Ale z drugiej strony wszystkie te stylowe rozbłyski, sugerujące zapewne cykl pijaństw i kaca Maxa, wydają się zaprojektowane, aby skrywać nie zawsze najlepszej jakości tekstury i uproszczenia. Mimo to, pomijając starzejące się platformy, Max Payne 3 wygląda i brzmi świetnie. Po około 10 godzinach zabawy i zakończeniu brazylijskiej opowieści, która nie ma nic wspólnego z brazylijskimi telenowelami, możemy ponownie zmierzyć się z tymi wydarzeniami w znanym już z poprzednich odsłon gry trybie zręcznościowym na punkty i czas, a także sięgnąć do sieciowego multiplayera. A ten pasuje do aktualnych standardów. Czeka nas kilka typowych trybów gry, od deathmatche drużynowe oraz solowe, wykonywanie zadań itd. Mamy tu zdobywanie doświadczenia, odblokowywanie sprzętu, tworzenie klas postaci i inne podobne elementy, których brak nie mieści się dziś w głowie twórcom gier. Jedynym naprawdę wyróżniającym elementem jest bullet time, który może uruchomić każdy gracz z odpowiednią ilością adrenaliny zdobywanej podczas zabijania i przeszukiwania ciał wrogów. Zostało to o tyle ciekawie rozwiązane, że czas zwalnia tylko dla uruchamiającego bullet time oraz wszystkich tych, którzy znajdują się w jego polu widzenia. O dziwo, to rozwiązanie naprawdę nieźle się sprawdza i urozmaica rozgrywkę. Mimo to multiplayer jest tu tylko deserem, dodatkiem do głównego dania, jakim jest opowieść dla pojedynczego gracza. Strzelanie po sieci do żywych przeciwników jest całkiem przyjemną zabawą, ale istnieją trzecioosobowe strzelanki, które robią to lepiej. I oto cały Max Payne 3. Gra, która nie zawodzi, nawet jeśli nie spełnia w 100% tego, czego od niej oczekiwano. Niezła, choć trochę mało osobista opowieść, cyniczny bohater, klimat noir, świetnie sportretowana Brazylia, zarówno bogata, jak i biedna, a do tego wyśmienita mechanika strzelania. Solidne 5 na 5. Chociaż bez znaczka jakości. Udanego oglądania kolejnego upadku Maxa Payne'a. Game on! Sądziłem, że w tej grze nie ma psychodelii. Ale może to tylko awaria mojej konsoli.
Ostatni wystrzał w tej grze był niczym następny nieuzasadniony wykrzyknik postawiony na końcu kolejnego pełnego przecinku zdania opisującego moje życie. Wyjrzałem przez okno, szukając sensu w bezmyślnych twarzach przechodniów i wtedy uświadomiłem sobie, że to była moja 149. wideorecenzja. Miałem nadzieję, że katastrofa kolejowa nie okaże się dobrą metaforą dla 150.